Chciałbym Cię jeszcze prosić o komentarz na temat wydarzenia, które miało wczoraj miejsce w TVP Info i chodzi mi tu konkretnie o atak na Konfederację przez zatrwożony jego rosnącą popularnością PiS. No tak, wczoraj właśnie w kanale TV Info, w programie redaktora Rochonia minęła 20. Mieliśmy do czynienia z niebywałym i bardzo chamskim atakiem na Konfederację. On się składał z dwóch części. W pierwszej części wystąpił jako gość redaktor Tomasz Sakiewicz, redaktor Gazety Polskiej. No właśnie. Który pomówił Konfederację o to, że jest ni mniej ni więcej tylko ruską agenturę i uzasadnił to w ten sposób, że sprawa jątrzenia, jak on to ujął, między Polakami i Żydami jest na rękę Putinowi i Rosji i Konfederacja jest taką właśnie agendą rosyjską w Polsce, która ma na celu doprowadzenia do skłócenia Polski ze Stanami Zjednoczonymi i wyrwania jej jakby z obozu zachodniego, podporządkowania Rosji. A sprawa ustawy 447 JUST, podpisanej, przypomnijmy, w maju ubiegłego roku przez prezydenta Trumpa, sprowadził do tego, że owszem, taka ustawa jest, ale ona tak naprawdę to została przeforsowana, zdaniem redaktora Sakiewicza, przez lewicowych Żydów, a nie, a jakiś tam odłam nie ma mało znaczący. I tak naprawdę przez przeciwników Trumpa. Tylko przypomnijmy, że za tą ustawą głosowała większość amerykańskiego Senatu i Izby Reprezentantów i podpisał ją nie kto inny, tylko wielki przyjaciel Izraela, prezydent Donald Trump. PiS oczywiście, jak długo mógł, ukrywał fakt zagrożenia, jakie ta ustawa przed Polską niesie ta ustawa. To znaczy, bo tam te roszczenia sięgają już 600 miliardów dolarów, no to faktycznie będzie się to w momencie zrealizowania tych roszczeń równało z okupacją Polski, przekształcenie jej w judeopolonię. Przestraszył się PiS tego, że te informacje przeciekają, że 11 maja jest zapowiedziana w Warszawie wielka demonstracja, na którą zresztą wszystkich zapraszam, sam w niej też prawdopodobnie wezmę udział, właśnie informująca o tych groźbach i mająca na celu zablokowanie tych nacisków i wymuszenie na rządzących wyraźnego opowiedzenia, bądź tak jak proponuje redaktor Michalkiewicz, nawet w formie uchwalenia prawa, które jednoznacznie położy tamę wszelkim próbom tego typu bezprawnych roszczeń. Ale widzimy, że starają się z Konfederacji zrobić ruską agenturę i tutaj Sakiewicz wystąpił tutaj jako taki harcowny. A ku mojemu jeszcze większemu zdziwieniu, jako następny gość redaktora Rochonia... Czyli żywiołek drobniejszego płazu, nasz kolega pseudo z naszego podwórka, Marian Kowalski. Marian Kowalski, były naganiacz sekty Chojeckiego, który w tej chwili występuje jako pyskacz PiSu. Też został zaproszony, no i ten już bez żadnych ogródek atakował personalnie poszczególne osoby z Konfederacji, a szczególnie nienawiścią pała on do Grzegorza Brauna. No, wynika to oczywiście z jego kompleksów i prymitywizmu duchowego. Nie tylko Grzegorz, to wynika z jego wieloletniej zdradzieckiej działalności w sekcie pastora Chojeckiego. Marian w tej chwili już za sobą spalił wszelkie mosty i w tej chwili po prostu już postawił się po stronie
wrogów Polski. No, no to, tak, oczywiście, no to wtedy, kiedy działał w sekcie Chojeckiego, no, to, to chyba też stał jako wróg Polski, no, że sekta Chojeckiego to jest sekta syjonistyczna, no, amerykańska sekta syjonistyczna. No tak, to prawda, zgadza się. No i on przecież w rozkręcaniu tego projektu ale jeszcze brał Grzesiek czynny udział, ale musimy też pamiętać, że Marian Kowalski no, jest przez część osób nadal utożsamiany z Ruchem Narodowym, który nieopatrznie wysunął tą marną osobę na swego kandydata na prezydenta. Na piedestał niemalże. I osoby mniej zorientowane być może dalej go postrzegają jako narodowca. I tak zresztą PiS go stara się promować jako właśnie... Podtrzymywać taka, ludzi w tej iluzji. Jako takiego naturszczyka, takiego patriotę, który tutaj... Głos ludu i właśnie jako taka trąba propagandowa on w tych programach Republiki czy telewizji Info, zwłaszcza redaktor Rachoń sobie w nim nie podobał, występuje. No i jeszcze wczoraj właśnie mieliśmy taki pokaz właśnie tego prymitywizmu w wykonaniu Mariana Kowalskiego. Cóż to więcej komentować? Czy ja może jeszcze też skomentuję to w ten sposób, że niektórzy ludzie, którzy bardzo Mariana lubili, gdzie po prostu te bielmo miłości nie zeszło im z oczu, liczyli na nawrót, że tak się wyrażę, dziewictwo Mariana po wystąpieniu sekty pastora Chojeckiego, ale widzimy, że tutaj nic się nie zmieniło, że po prostu Marian idzie w zaparte i po prostu stawia się już w sposób zdecydowany, już bez żadnych wątpliwości po stronie wrogów Polski. No tak. No i właśnie teraz już... Tak, to wygląda. Jak ci ludzie w tej chwili już nie przejrzą, no to już im nic nie pomoże. Cóż więcej dodać? Nic, to chyba kurczę, skończymy na tym. Na razie.